Ostatnio głosiłem, nie wiem, czy pamiętacie o czym. Pamiętacie, o czym głosiłem? Tak. Komu się udało zrealizować jakieś przymierze? Super. Super. Nie, jest to ważne dla mnie. Jeszcze jedna rzecz. Agnieszka ostatnio powiedziała bardzo ważną rzecz, przypomniała ludziom i ja chciałbym też wam przypomnieć, że od marca zaczyna się nowy okres czasu i chciałbym, żebyście nie puścili tego tak mimo uszu. Ja nie mam pojęcia jeszcze, co to nam wszystkim po prostu przyniesie, ale jest to ważna rzecz. Bądźmy otwarci, bądźmy skupieni na tym, żeby szukać, co do naszego życia personalnie to będzie przynosiło, nie tylko do, powiedzmy, globalnie do Kościoła, tylko do naszego personalnego życia. Dzisiaj natomiast będę głosił o samotności. Tak jak wcześniej głosiłem o przymierzach, czyli o połączeniu, to dzisiaj będę mówił o samotności. Zrobię takie, powiedzmy, troszkę świeckie tło jakby samotności, żeby potem przejść jakby do naszego podwórka. Samotność to jest słowo, które zostało wyciągnięte z łacińskiego słowa i tam jest słowo solitas, znaczy to brak towarzystwa. Czyli w ogóle jakby w samotności można powiedzieć, że jest to coś, co oznacza, że ktoś nie ma towarzystwa. Mogą być ten brak towarzystwa może być spowodowany tak. Może być osobistą decyzją, czyli ktoś po prostu podejmuje decyzję, że chce być sam. Mogą być to czynniki zewnętrzne. Po prostu coś się wydarzyło, nie wiem, ktoś umarł i człowiek zostaje sam. Mogą być to pogarszające się relacje, czyli po prostu człowiek z drugim człowiekiem nie dochodzi do porozumienia i powstaje jakaś forma samotności. Mogą też być natomiast jakby przyczyną do takiego działania zaburzenia psychiczne. Czyli po prostu braki w psychice do możliwości współżycia, życia z drugim człowiekiem. Na jakby samotność nie ma takiej oficjalnej decyzji, definicji. Dlaczego? Dlatego, że tyle ile ludzi, tyle jest form po prostu różnych specyficznych i personalnych rzeczy, dlatego nie można zdefiniować, że jedna rzecz to jest samotnością, a inna nie. To jest bardzo jakby indywidualne. Ale jest pewien taki czynnik spajający samotność. Jest to stan emocjonalny. I jest to subiektywny stan emocjonalny. Występuje on na różnych poziomach. I tak jak wcześniej powiedziałem, jest zależny od jakby osobistych uwarunkowań człowieka. Stan samotności, czyli ten stan emocjonalny, jest zależny, powiedzmy, może być zależny od paru czynników. I tak, na przykład żal. Jeden człowiek ma do drugiego żal, więc zaczyna zamykać się po prostu na drugą osobę. Może to być element porzucenia. Został gdzieś po prostu odrzucony, porzucony. Może być związany, czyli samotność z izolacją. Intencyjną, czyli po prostu człowiek sam się izoluje albo ewentualnie z tym, że człowiek został wyizolowany. Po prostu został jakby odcięty od jakiejś grupy ludzi. Samotność też związana jest z wycofaniem się z danego miejsca. Po prostu jeżeli człowiek tkwił w jakimś miejscu, no powiedzmy, nie wiem, miał jakąś pracę, ale coś nie poszło, czy jakiś po prostu biznes i zaczął schodzić po prostu z tego miejsca. Zaczyna po prostu jakby brakować mu tego, co wcześniej posiadał, więc wycofuje się z tego miejsca życiowego, które posiadał. Może być związany z karą, może być związany ten stan samotności z melancholią, ale również też z wyborem. I teraz tak, w dzisiejszych czasach w ogóle jest coś takiego, że ludzie na pozór są szczęśliwi. Ludzie na pozór są, twierdzą, że nie są samotni. Ale to jest tylko pozór. Ludzie mają dobre prace, mają dobrą pracę, mają powiedzmy rodziny, mają znajomych, przyjaciół, ale jest jakby, ponieważ jest to stan emocjonalny, więc zaczyna tworzyć się w ich życiu pewien rodzaj samotności. Jest to tak zwana samotność w tłumie. Można być wśród wielu ilości ludzi, a tak naprawdę odczuwać samotność. I
Zobaczcie, i przychodzi taki dzień w życiu człowieka, powiedzmy, że zaczyna akceptować myśl. Jestem samotny, nikt mnie nie rozumie. Tak jak mówię, jest to tło do wejścia dalej. I po tej myśli, jak ten człowiek zaczyna rozważać tą myśl, że jest samotny, że nie ma zrozumienia, że jest opuszczony, jakkolwiek do tego dołożymy żal, różne inne historie, zaczyna przychodzić element pustki w życiu tego człowieka. Zaczyna się on izolować, zaczyna on odczuwać ból zarówno psychiczny, jak i fizyczny i zaczyna to być nacechowane jego życie, pewnego rodzaju izolacją. Terapeuci nazywają w ogóle samotność jako zło obecnych czasów. Że jest to dziwna historia, że w takim miejscu, jak mamy dzisiaj, czyli mamy mnóstwo mediów, telewizja, telefony, dzisiaj już nikt nie musi latać do budki. Ja pamiętam czasy, żeby zadzwonić do kogoś, to trzeba było drałować do budki jakaś karta. Czasami nie chodziła, więc bo coś się tam rozmagnesowało, trzeba szukać było innej budki, żeby skontaktować się z drugim człowiekiem. Dzisiaj tak nie ma. Wszyscy mamy telefony. Na wyciągnięcie tak naprawdę dłoni mamy wszystko. Czyli kontakt z drugim człowiekiem mamy na wyciągnięcie dłoni. Nawet już mamy słuchawki, więc telefonu nie trzeba z kieszeni wyciągać i można mieć kontakt z drugim człowiekiem. Ale mimo wszystko, mimo tych jakby zabiegów, ludzie, ponieważ żyją w biegu, zaczynają być samotni. Zaczyna ten pęd życia, w ogóle te potrzeby, które oni też sobie ponarzucali, zaczyna ich przygniatać. I wiele osób popada tak naprawdę w takie miejsce przybodźcowania, czyli stymulacji wielu zewnętrznych czynników, zarówno telefonów, kontaktów towarzyskich, nie wiem, telewizji, książek, muzyki. I są tak przybodźcowani, że w którymś momencie następuje taki mechanizm, że oni chcą cały czas więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I jest to studnia bez dna. I ta studnia jest nie do zapełnienia. Dlatego ta samotność w życiu tych ludzi zaczyna się po prostu nakręcać. To jest taka samonapędzająca się spirala. Jej nie można tak naprawdę zatrzymać. Wielu ludzi próbuje jakby tą samotność zakrzyczeć. Jakkolwiek to można nazwać, zarobić, zakrzyczeć, zaoglądać, zasłuchać, nie słuchać. Znam ludzi, którzy na przykład pewną formę samotności i jakby niemożności bycia ze sobą próbowali zasłuchać. Czyli słuchawki na uszy i idzie spać na przykład, a tam mu po prostu cały czas coś nawala, bo nie może być ze sobą. Tylko przychodzi kiedyś taki dzień, że człowiek odkłada telefon, odkłada książkę, wyłącza telewizor i zostaje sam ze sobą. I jest to najstraszniejszy dzień życia tego człowieka, bo człowiek nie jest w stanie uciec od samego siebie. Można odejść od ludzi, ale nie od samego siebie. Nie od swoich myśli, nie od swoich gdzieś tam traumatycznych przeżyć, nie od pewnego rodzaju formy oskarżenia nawet. Samotność jest zakorzeniona bardzo często w przeszłości lub w wcześniejszych wydarzeniach. Tam po prostu jest korzeń problemu. Jest to na przykład brak wsparcia, formy traumy, nadużyć emocjonalnych czy seksualnych. Ludzie zaczynają się izolować. Negatywnych doświadczeń życiowych z udziałem bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych. Czy też nawet odrzucenia we wczesnym etapie, powiedzmy, dojrzewania. Ale co ciekawe, samotność nie jest związana z brakiem bliskiej osoby. Samotność to jest stan umysłu. W ogóle czy człowiek ma drugą osobę, czy jej nie ma, to w ogóle nie definiuje samotności. Samotność, tak jak już wcześniej powiedziałem, jest to stan emocjonalny, więc związany jest tylko z daną osobą, czyli na przykład powiedzmy ze mną. Dlaczego? Zobaczcie, bo to jest bardzo ciekawe. To, co wcześniej powiedziałem, można być samotnym w tłumie. Pytam się jak? Skoro jest dużo osób, to dlaczego człowiek jest w stanie się czuć samotnym? Teoretycznie nie powinien, ma ludzi, ale jednak coś tam nie zachodzi i ten człowiek pomimo tysiąca ludzi, rodziny jest mimo wszystko samotnym człowiekiem.
to poziom takiej samotności też dotyczy, funkcjonuje tak samo w rodzinach. Można mieć rodzinę, żonę, męża, dzieci, można mieć firmę i mimo wszystko w ogóle czuć się w tym miejscu samotnym, niezrozumianym, co paradoksalnie wydaje się dziwne. Ludzie, którzy, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, jest to stan uczucia, oni po prostu nie odczuwają tej bliskości drugiego człowieka. Nie są w stanie przyjąć. Jest mechanizm, jakaś blokada w życiu tego człowieka, gdzie oni tej bliskości nie odczuwają, a powinni. Dlaczego ludzie odczuwają samotność? Bo brakuje im fizycznego połączenia z drugim człowiekiem, na przykład. Po prostu nie ma kogoś i on twierdzi, że no, nie ma tej drugiej osoby, to czuje się samotnym. Ludzie odczuwają samotność z powodu braku wspólnych zainteresowań. Na przykład no, ktoś, nie wiem, lubi zbierać znaczki, no, a jest w miejscu, gdzie wszyscy hodują gołębie, no i generalnie się nie dogadają. No i on się czuje tam po prostu samotnie. Samotność wynika jakby też z braku emocjonalnej intymności i zaufania do drugiej osoby. To jest taka na przykład rzecz, kiedy no, powiedzmy jest się w jakimś związku małżeńskim czy po prostu przedmałżeńskim i ludzie nie mogą się powierzyć jeden drugiemu. Są po prostu, jakby mają pewnego rodzaju barierę, blokadę. Nie może się powierzyć, bo na przykład zostanie oceniony, zostanie odrzucony, zostanie wyśmiany albo na przykład powie o jedną rzecz za dużo i związek się skończy. Więc brakuje tak naprawdę głębi rozmowy i głębi przeżywania siebie nawzajem. Samotność też powstaje, kiedy ludzie nie są w stanie zrozumieć jeden drugiego. I na przykład nie są w stanie zrozumieć czyichś przekonań. Dalej będziemy o tym mówili, ale na przykład, no powiedzmy, nawraca się jedna osoba, a druga nie, no i już nie mamy wspólnych przekonań. No, no nie ma opcji. Ten o Jezusie, druga osoba na przykład o zakupach. No. Jakie są objawy samotności? Chciałbym, żebyście też na to zwrócili uwagę. Bycie samotność jest w pewien sposób obserwowalna. Ludzie, na przykład, którzy są samotni i są nieśmiali albo zamknięci w sobie. Trudności mają w nawiązywaniu relacji. Mają bardzo często smutny wyraz twarzy. Oni po prostu sobie coś tam przeżywają w swojej głowie. Ludzie się izolują od innych i nie mają jakby wysiłku do tworzenia tych relacji. Po prostu nie chcą zawiązywać relacji. Samotni ludzie spożywają też większą ilość jedzenia. Jakby próbują tą samotność na przykład przejeść. Są przewlekle zmęczeni i mają trudności ze snem. Mają też obniżoną odporność i w skrajnych, powiedzmy już, przypadkach zaczynają stosować używki. Jak sobie poradzić z samotnością? Świat ma swoje metody. I w świecie można sobie na przykład poradzić z samotnością w ten sposób. Na przykład ktoś powie, trzeba zmienić myślenie i okej. Trzeba odszukiwać pozytywne rzeczy w samotności, na przykład. Tak świat będzie próbował rozwiązać problem samotności. Dalej, jak? To jest odkrywanie przyjemności w prostych rzeczach. Czyli człowiek, który jest samotny, musi odkrywać jakby przyjemność w prostych rzeczach. Na przykład czynienie dobrych rzeczy dla ludzi. Szukanie wsparcia u bliskich, wychodzenie do ludzi. To są, powiedzmy, elementy, które mają jakby pomóc poradzić sobie z samotnością. Trzeba zacząć dbać o zdrowie, znaleźć sobie jakieś hobby, ewentualnie czworonoga. Tak sobie ludzie próbują jakby poradzić po ludzku z samotnością. Jeżeli te wszystkie rzeczy zawodzą, i człowiek, powiedzmy, nie jest w stanie wykonać te wszystkie kroki i cokolwiek zrobić, no to zostaje za 260 minut do terapeuty. I to po ludzku można zrobić z samotnością. Tylko teraz tak. Od momentu naszego nowego narodzenia w ogóle jest gruba krecha od tego,
co było stare i jak my funkcjonowaliśmy. Od tego, czy my byliśmy samotni, czy nie. Byliście samotni w starym życiu? Na jakichś przestrzeniach raczej tak. Niektórzy może na dużej przestrzeni byli samotni. Więc to nie jest coś, co jest nam w ogóle obce, ale Nowe Narodzenie zmieniło wszystko. Nowe Narodzenie, a przeczytajmy to. Galatów 2,19. Tymczasem ja dla Pana umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Moje życie ten werset zmienił, dlatego że ja zrozumiałem, że to co wszystko, co przeżywałem, pewnego rodzaju samotność, niezrozumienie, lęki, nieśmiałość, umarło na krzyżu. I ja już nie muszę żyć tymi parametrami, którymi wcześniej funkcjonowałem. To nie znaczy, że ja wszystko potrafiłem zrobić, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, że od tego momentu naszego Nowego Narodzenia otwierają się drzwi. I w moim życiu te drzwi się otworzyły. W fundamentach wiary, jak no powiedzmy przerobiliśmy fundamenty wiary, no wbiliśmy sobie pewne Boże prawdy, dobrze wiemy, że Duch Święty połączył się z Duchem Człowieka. Tak? Jesteśmy jedno z Bogiem. Jesteśmy? Więc nie jesteśmy samotni. Nie ma już takiej sytuacji i trzeba sobie to wbić gwoździem do głowy, że możemy powiedzieć, jesteśmy samotni. Tak, kiedyś mogliśmy. Kiedyś mogliśmy być niezrozumiali przez innych ludzi. Powiedzmy, odczuwać pewnego rodzaju formy samotności nawet z ludźmi, bez ludzi, sami w domu. Ale nie od momentu Nowego Narodzenia. Od momentu Nowego Narodzenia ktoś w nas zamieszkał. Ktoś zaczął jakby w pewien sposób mówić do nas, sterować naszym życiem. Ale chcę wam też coś pokazać. Coś wam przeczytam. Pierwsza Mojżeszowa 2,15. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Dalej, potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynił mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Ciekawe, już wtedy, jak Bóg stworzył człowieka, zaczął obserwować, że człowiek w ogóle sam nie wyrabia. Dał mu zwierzęta po to, żeby znalazła się odpowiednia pomoc. Ale się okazało, że to nie wystarczyło. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił to miejsce ciałem. I tak powstała kobieta. Tak powstała Isza. Pomoc odpowiednia dla człowieka. Co przez to chcę powiedzieć? Że tak naprawdę element w ogóle pewnego rodzaju samotności, potrzeba bycia z kimś, nazwijmy to, nie chodzi o człowieka, jest wpisana w ogóle w życie człowieka. Dlaczego jest to wpisane w życie człowieka? Jest to tak jakby początek i proroczy obraz tego, że my w którymś momencie będziemy potrzebowali Boga. To nie chodziło o to, że tak naprawdę ta żona będzie potrzebna, tylko że gdyby człowiek nie potrzebował i uważałby, jestem samodzielnym bytem, jestem osobą samowystarczalną i niczego nie potrzebuje, ludzie by się nie ponawracali. Nikt by nie znalazł w swoim miejscu tak naprawdę pustki, bo by jej nie było, bo by był kompletny. Ale ponieważ zostało to wpisane w człowieka, czyli potrzeba bycia z kimś,
Więc powstał element, możliwość, że w którymś momencie Bóg ponownie połączy się z człowiekiem. Ja pamiętam swoje czas, kiedy ja się... czas mojego nowego narodzenia. Mnie nie interesowała religia w ogóle. Mnie nie interesowały żadne jakieś tam gdzieś tam kościelne rzeczy. Pamiętam, dużo rozmawiałem wtedy z Arturem, jak byliśmy w pracy i on mi mówił o różnych ciekawych takich duchowych sprawach. Nie mówił mi tam o Bogu w ogóle, że tam trzeba się nawrócić czy coś takiego. Mówił mi o rzeczywistości duchowej. Ale składał mi to w taki sposób, żebym zobaczył, że mimo wszystko człowiek musi dojść do tego głównego źródła mocy. I ja w którymś momencie poczułem się niekompletny. Poczułem coś w sobie, co było dla mnie niezrozumiałe. Chodziłem do pracy, wstawałem rano, myłem zęby i wiedziałem, że w środku brakuje mi jakiegoś elementu. Poczułem pewnego rodzaju pustkę, która wypełniała moje życie. Na początku tego nie rozumiałem, bo nie czytałem Biblii, nie spotykałem ludzi wierzących, więc nikt nie, jakby nie miałem takiego obrazu w głowie, że mogłem z czymś tego porównać. Ale wiedziałem jedno, jestem niekompletnym człowiekiem, czegoś mi w środku brakuje. Co mnie w pewien sposób przerażało, bo jak to jest możliwe? Co się wydarzyło ze mną, że zaczynam po prostu mieć jakieś odpały psychiczne, że czegoś mi brakuje. Ale to było właśnie miejsce, tak naprawdę... potrzeby znalezienia i odnalezienia Boga. Wtedy pamiętam, zawołałem do Boga i mówię, Boże, nie wiem, jaki Ty jesteś. Ja Cię nie znam, ale chcę Cię poznać. I tak do Niego wołałem 2 tygodnie, po 2 tygodniach przyszedł. Więc ten element potrzeby bycia z kimś, on został jakby dla nas zaplanowany, żebyśmy mogli narodzić się na nowo, być po prostu z Bogiem. Ważna jest rzecz to, co wcześniej powiedziałem i tak jak mówię, to trzeba wbić sobie do głowy, że człowiek narodzony z Bożego Ducha nigdy już nie będzie samotny. Nigdy, nigdy. I teraz powiem więcej. Człowiek, który uważa, że jest samotny, to grzeszy. Dlatego, że w pewien sposób poniża tego, który w nim zamieszkał. To grzech uważać, że jest się samotnym. To grzech. Z tego trzeba pokutować. Nie chodzi o to, że człowiek ma z automatu znaleźć sobie drugą osobę, kupić sobie psa, znaleźć pracę i ten stan po prostu zagłuszyć, tylko trzeba wyjąć sobie ten moduł z głowy, że ja jestem z Bogiem i przez z Bogiem będę przez życie podążał. Gdzie mnie to zaprowadzi? Nie mam pojęcia. Może do relacji z drugim człowiekiem, może, ale niekoniecznie. Są osoby, które podejmują decyzję w swoim życiu, że chcą być same. To jest głupie trochę słowo, bo nie ma jakby na to odpowiednika, ale podejmują jakby, że nie będą miały partnera. I to, że one podejmują taką decyzję, to nie znaczy, że są samotne. One absolutnie nie są samotne. Podjęły decyzję, że nie potrzeba jakiegoś dodatkowego towarzysza do przemierzania tego życia. Dlatego to, co na samym początku powiedziałem, jest o tyle istotne do zrozumienia, że samotność to jest stan umysłu. Nie wynika to z jakby z byciem z drugą osobą. Jak działa samotność w życiu wierzącego człowieka? Samotność w życiu, powiedzmy, ten stan samotności jest jak padlina dla demonów. Zbadałem sobie trochę temat samotności jakby pod względem, jakie grupy demoniczne funkcjonują wtedy z człowiekiem. Nie zdawałem sobie sprawy, że tak dużo grup demonicznych jest odpowiedzialne za utrzymanie człowieka w poziomie samotności. Religia, różnego rodzaju gdzieś tam kulty nie mają tak dużej grupy demonicznej jak utrzymanie człowieka w samotności. Chciałbym, przejdziemy trochę przez te grupy demoniczne, bo chciałbym, żebyście popatrzyli też w swoim życiu, czy nie złapiecie czegoś, co pokaże wam, że jest jakaś forma stymulatora, który próbuje was mentalnie utrzymać w stanie poczucia samotności. Pierwsza z grup to grupa demonów, które stoją za goryczą. W ramach tej grupy są tak, demony odpowiedzialne za urazy, za nienawiść do drugiego człowieka,
za nieprzebaczenie, za przemoc, które stymulują wybuchem gniewu, złość, odwet i finalnie morderstwo. Kolejna grupa demoniczna, to są demoniczne siły kontroli. W tej grupie znajdują się demony zaborczości, dominacji i czarów. Chciałbym, żebyście popatrzyli na te rzeczy, dlatego że one w pewien sposób blokują w głębsze w ogóle zrozumienie tego, że nie jesteśmy samotni. I możemy nawiązywać relacje z drugim człowiekiem niepatologiczną. Kolejna grupa demoniczna to są demony oskarżenia. Tam funkcjonują demoniczne siły osądzenia, krytykowania i wynajdowania błędów. Jakże wiele razy spotykamy się po prostu z tym, że jest drugi brat czy siostra i wynajduje nam błędy. Nie chodzi o to, że on nas ma zbudować, podnieść czy skorygować, tylko chodzi i szuka i wynajduje błędów. Dlatego chcę, żebyście zobaczyli te rzeczy, bo one są jakby... Człowiek, który jest samotny, bardzo często będzie uderzał drugiego człowieka. Dlatego chciałbym, żebyśmy trafili te demoniczne siły, żeby one nie stymulowały nas do popadania w samotność. Albo do rozkminiania takiego, że powstaje właśnie myśl, jestem samotnym człowiekiem. Kolejna grupa demoniczna to demony konfliktu. Tam funkcjonują demony niezgody, kłótni, sprzeczki, sporu, waśni i walki. Kolejna grupa demoniczna, demony odrzucenia. Tam funkcjonują demoniczne siły strachu, między innymi strachu przed odrzuceniem. Okej, dobra. Konflikt, niezgoda, demony kłótni, sprzeczki, sporu, waśni i walki. Kolejna grupa to demoniczne siły odrzucenia. Jest strach i samoodrzucenie. Tu funkcjonują dwie grupy. Zarówno grupy, które stymulują do tego, żeby człowiek został odrzucony i sam się odrzucił. Brak poczucia bezpieczeństwa. Tu funkcjonują grupy tak. Poczucie niższości, użalanie się nad sobą, samotność, bojaźliwość, nieśmiałość, nieudolność i niedostosowanie. Odsłuchajcie sobie też drugi raz to. Kolejna grupa. Zazdrość. Tu funkcjonują siły zawiść, podejrzliwość, nieufność, egoizm. Kolejna grupa, która powoduje, że ludzie zamykają się w sobie. To są dąsy, czyli po prostu foch. Marzycielstwo, fantazjowanie, pretensja do drugiego człowieka i podejście roszczeniowe. Jest tu także chimeryczność. Kolejna grupa demoniczna to demony, które stymulują człowieka do ucieczki. Obojętność, stoicyzm. Kto nie wie, co to jest stoicyzm, to jest z filozofii, to jest pewien nurt myślowy. Bierność, ospałość. Alkohol, narkotyki. Kolejna grupa demoniczna, żal. Za tym stoją zgryzota, strapienie, boleść, pastwienie się, płacz i smutek. Płakać można z radości, to nie o to chodzi, że płacz jest zły, płacz jest bardzo dobry. Ja akurat z płaczem na przykład miałem problem. Generalnie mój poziom zatwardzenia serca i mojego umysłu był taki, że nie potrafiłem przeżywać. Więc ja pamiętam, przyszedłem do Boga, mówię, Boże, nie umiem przeżywać, w ogóle nie umiem. Chciałbym tak jak Artur stał i w ogóle doszła do niego jakaś myśl, w ogóle w jakiś sposób, nazwijmy to, skomunikował się z Bogiem. Coś przyszło, on coś zaczął przeżywać. Ja tak nie potrafiłem zrobić. Nie potrafiłem sobie czegoś przeżyć. Nie potrafiłem uronić łzy. Mówię, Jezus zapłakał. Mówię, dobra, no nawet ja nie płaczę. Mówię, w ogóle potrzebuję zmiany. I w którymś momencie, pamiętam, po jakimś czasie rozpłakałem się bez sensu na filmie. Mówię, kurczę, no w końcu coś puściło. Coś się zmieniło. Jakiś demon po prostu od mojego życia odszedł. Kolejna grupa to są demony, które przewrażliwiają człowieka. Tam funkcjonują demoniczne siły egocentryzmu, lęku przed człowiekiem i lęku przed dezaprobatą. Kolejna grupa
stojąca za perfekcjonizmem. To są duchy dumy, próżności, egocentryzmu, frustracji, krytykowania, drażliwości, nietolerancji i złości. Kolejna grupa, stojąca za depresją. Jest to rozpacz, zwątpienie, melancholia, zniechęcenie, defetyzm, przygnębienie, poczucie beznadziejności, bezsenność, skłonność do chorób, samobójstwo i śmierć. Kolejna grupa, stojąca za ociężałością. To jest posępność, ponurość, ciężar i wstręt. Tak się one nazywają. Kolejna grupa, ostatnia, niezdecydowanie. To są demoniczne siły, które stoją za odkładaniem rzeczy na później. Kiedyś, jak byłem w Kanadzie, to poznałem człowieka, który był to, nie pamiętam chyba, John z Niemiec. I on zawsze miał wszystko tomorrow. Cokolwiek miał zrobić, to u niego było tomorrow. Kiedy przyjdziesz? Tomorrow. Tomorrow nie przychodził. Nie było go tomorrow. Cały czas odkładał i w którymś momencie te rzeczy spiętrzały się. Kolejna grupa to kompromis. Zakłopotanie, zapominanie i obojętność. Generalnie wszystkie te grupy cechuje jedna rzecz, śmierć. Finał w ogóle jest śmierć. Umierają relacje, umierają rzeczy w ludzkich głowach. I w wielu przypadkach ludzie wybierają fizyczną śmierć, bo nie ma innej, jakby nie widzą innego rozwiązania. Wiele jest innych jeszcze demonów, mniejszych, które stymulują i odpowiadają za utrzymywanie człowieka w poziomie samotności. Ja kiedyś myślałem, że w ogóle, tak jak ja to zrozumiałem, że od momentu, kiedy narodziłem się na nowo, nie jestem już sam. Tak zrozumiałem, tak to przyjąłem. I mówię, nie jestem już sam. Co by nie było, nie jestem sam. Byłem kiedyś w sądzie, wszystko się waliło, on mi powiedział, choćby cię wszyscy porzucili, ja cię nie opuszczę. Zrozumiałem, nie jestem sam. Jestem już zawsze z kimś. Mogłoby się wszystko zawalić, ale on zawsze ze mną jest. Ale tak nie jest w życiach ludzi. Wielokrotnie obserwuję, że jednak ludzie rozważają różnego rodzaju formy myśli o samotności, o tym, jak bardzo są nieszczęśliwi, o tym, jak bardzo... Czasami na korytarzu można posłuchać, jak ludzie jeden do drugiego ma jakiś żal w ogóle. To są wszystkie rzeczy, które finalnie będą prowadziły do pewnego rodzaju formy śmierci. Będą umierały relacje, i człowiek samorzutnie będzie wchodził w pewną formę izolacji od kościoła. Co robi samotność? Samotność popycha do błędnych decyzji. Człowiek, który jest odcięty w ogóle od innej grupy ludzi, po pierwsze nie jest w stanie przyjąć korekty, bo on wszystko wie, jest samodzielną jednostką bojową, więc w wielu przypadkach jest w stanie podjąć błędne decyzje. Samotność usuwa relacje z Bogiem. Skoro człowiek już rozważył tą myśl, jestem sam, to po co mi Bóg? On i tak nie działa w moim życiu. Samotność niszczy relacje małżeńskie, przyjacielskie i relacje z dziećmi. Te wszystkie rozważanie myśli o tym, że jest źle, że mnie nie rozumieją, niszczy relacje wokół. Mówimy teraz o ludziach wierzących. Samotność przesuwa przeżywanie życia do wnętrza człowieka. Człowiek jest, rozkminia wszystko w głowie tak naprawdę. Ja byłem mistrzem tego, rozkminiania wszystkiego w głowie. Przeżywania w ogóle wszystkiego, złych i dobrych rzeczy. Nie to, że się nie uśmiechałem, to nie o to chodzi, ale wszystko tak naprawdę odbywało się jakby w moim wnętrzu. A to jest błąd. To, co nieraz mówimy, jak się ucieszyć w ogóle, jak widać, że twarz kota na puszczy, w ogóle ten człowiek nic tam nie przeżywa, maska jest po prostu, on mówi, że się cieszy wewnętrznie, że Pan go dotknął, on się cieszy. No nie cieszy się. Samotność wysuwa na pierwszy plan stany emocjonalne. Ludzie zaczynają żyć w ogóle stanami emocjonalnymi. To jest pierwsza rzecz dla nich, żeby to przeżywanie, nic więcej się nie liczy, tylko przeżywanie. Zarówno przyjemnych rzeczy, jak i nieprzyjemnych rzeczy.
Samotność niszczy poczucie bezpieczeństwa. Człowiek przestaje być bezpieczny. Dlaczego? Bo odcina się od Boga. Samotność prowadzi do izolacji i do błędnych objawień. Wielu ludzi, którzy funkcjonują w systemie samotności, przyjmuje fałszywe objawienia. Nie chodzi o to, że czego uczymy. Że objawienia, jeśli przyjdą, to je mamy jak? Co mam z nimi robić, jak są objawienia? Nie. Osądzać. Objawienia się osądza. Ale nie znaczy to, że mamy doprowadzić swoją głowę do takiego miejsca, gdzie te objawienia teoretycznie będą prawdziwe, tak naprawdę, znaczy jakby poprawne będą doktrynalnie, ale finalnie będą prowadziły śmierć. Ja już nie raz słyszałem, że doktryna się zgadzała, ale życia tam nie było. Samotność tworzy paranoję, czyli przeżywanie życia we wnętrzu, bo człowiek nie może być sam. Więc jakiegoś ziutka musi w środku mieć, który zaczyna mu gadać. Samotność tworzy pustkę. Nie powstają nowe rzeczy, bo i po co? Samotność powoduje to, że ludzie nie lubią siebie. Nie lubią ze sobą być. Ja na przykład lubię ze sobą być. Lubię, w ogóle kocham Kościół, kocham was wszystkich, ale lubię ze sobą być. Nie mam problemu, że jeżeli zamkną się drzwi, zamknie się to wszystko, co powiedzmy wcześniej mówiłem, to jest mi ze sobą źle, jest mi ze sobą dobrze. Cała reszta jest moją pomocą. Malwina jest moją pomocą, ale to nie położyłem życia i nie oparłem życia na niej. Tak samo nie oparłem życia na moich dzieciach. Samotność prowadzi do śmierci i do chorób. Teraz tak. Jezus w ogóle stworzył, to jest dla mnie, Jezus to mistrz i fenomen. Jezus stworzył Kościół. W ogóle Jezus stworzył Kościół, który jest jego ciałem, tak? Więc ciało z czego się składa? Z członków. Przeczytamy. 1 Koryntian 12:12. Albowiem jedno jest ciało, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? Jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież by było powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by było ciało? A tak członków jest wiele, ale jedno ciało. Nie może więc powiedzieć oko do ręki, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniejsze, mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nimi wszystkie członki, a jeśli doznaje czci, jeden członek, radują się z nimi wszystkie członki. Te wersety mówią też o Kościele, jakby na pułapie służb, powołań i że różne są elementy. Ale co on też mówi? Jesteśmy uzależnieni od siebie. Nie może być tak, że człowiek mówi, jestem sam. Czy widzieliście w ogóle rękę samą? Jak jest odcięta? Albo nogę, albo oko. Generalnie oko, ręka poza ciałem, jest to martwy twór. Jesteśmy wszyscy połączeni ze sobą, więc nie ma możliwości, żeby twierdzić o tym, że jesteśmy samotni. Jesteśmy uzależnieni od siebie. Zobaczcie, czy jak może ochronić się oko? Co może ochronić oko? Amen.
oko, mimo że wszystko widzi, albo przynajmniej dużo, jest w pewien sposób zależne od innych elementów. Inaczej jest coś w stanie wyłupać drugiemu człowiekowi oko. Kiedyś sobie tak rozmyślałem, jakim elementem ciała chciałbym być i pewnie wy też zadawaliście sobie pytania, którym elementem się jest. Czy okiem, jak prorok, nie wiem, uchem, ręką, nogą. Co po prostu jakim elementem Kościoła się jest. A ja ostatnio sobie pomyślałem, a kto by chciał być odbytem? Bez ręki można żyć, bez oczu można żyć, bez uszu można żyć, bez nóg można żyć, a bez odbytu? Kto w Kościele chciałby być sypem i zrzutem w ogóle tak naprawdę, który udrażnia, żeby wszystko żyło? Tydzień czasu człowiek, który się nie wypróżnia, jest po zawodach. Mnie to uderzyło, dlatego że są fajne elementy, ręka, oko, w ogóle i tak dalej, a są elementy tak naprawdę w pewien sposób schowane, nie do końca widoczne, ale bez nich żyć się nie da. Nie da rady żyć bez buzi. Jasne, można tu na kroplówce, ale bez odbytu na kroplówce nie da rady. Ale teraz chciałbym powiedzieć o pewnej formie samotności, która jest Bożą samotnością. Bo te rzeczy zostały jakby powypaczane w ludzkich głowach i nazywają niewłaściwie, czym jest prawdziwa samotność. Zobaczcie, człowiek sam oddaje życie Jezusowi. Czy można tam drugiego człowieka wstawić? Nie da rady. Jest to forma aktu samodzielnego, w którym człowiek musi dokonać wyboru. Jest tam sam. Ponieważ nie ma lepszego słowa na tą samotność, więc dlatego używam tego. Jest to całkowicie inne w ogóle od umysłowej samotności. Samotność wierzy. Wierzyliście o różne rzeczy? Wierzyliście. Wiecie, że z całym szacunkiem do osób, które są z wami, one za was wierzyć nie mogą. Nawet jeżeli powiedzmy, są całym sercem z wami, to i tak nie są w stanie udźwignąć ciężaru tej wiary. Paradoksalnie być może one nie mają takiej wiary, nie mają tej stuprocentowej wiary. Więc nie można zrzucić na drugą osobę w ogóle wiary. Jesteśmy samotni w wierze. Trzeba to dobrze zrozumieć, że co innego jest modlitwa, kiedy wspólnie modlimy się, a co innego jest wiara. Wiara jest związana z człowiekiem. Tam człowiek jest samotny. Wiara jest, uważam, nie z tego świata. To jest twór, który jest odarty z uczuć. Jak ktoś mówi, że jak wierzy, to tam drży w ogóle i tak dalej, to w ogóle to nie o to chodzi. Wiara jest zimna jak trup. Człowiek wie, że wie i koniec. I nie ma przy tym stanów emocjonalnych, mimo że może być drżenie, bo człowiek się boi, ale on wie, że wie. Jest forma samotności noszenia brzemion innych ludzi. Jest tak, że powiedzmy mamy ze sobą relację, powierzamy się jeden drugiemu i wielokrotnie dowiadujemy się o życiu drugiego człowieka czegoś, co nie jest chwalebne. I teraz zostało to tak wymyślone, że człowiek, który dowiedział się takich rzeczy, jest samotny w noszeniu tego ciężaru. Nie może się z kimś podzielić i nie powinien. Nie może, jeżeli nie dźwiga ciężarów życia innych osób, niech nie rozmawia z ludźmi. To jest najgorsza rzecz, jeżeli jeden rozmawia z drugim, a potem wychlapie to drugiemu człowiekowi. Tajemnica spowiedzi. To jest samotność w noszeniu drugiego człowieka. Kiedy człowiek ci przychodzi i mówi, że przeżywa coś, jest w jakimś procesie wiary, czegokolwiek i ponosi porażki,
druga osoba nie może tego wyklepać. A jak często jest to obserwowalne, że ocenia się drugą osobę. Arthur mówił taką rzecz, że jeżeli powierza się ktoś jemu, to tam wpadł jak w studnię. Ja zacząłem to rozumieć. Tam z tej studni już nigdy się to nie wydobędzie. Jest forma samotności w prawdzie. W wielu miejscach, w ogóle jak byliśmy jako Kościół, staliśmy kontra cały system. Kontra całemu systemowi w ogóle religijnemu, który w Polsce funkcjonował. Jest to pewna forma samotności. Wszyscy są przeciwko nam. W wielu miejscach też będziemy samotni w prawdzie, dlatego że też jesteśmy w różnych kręgach z ludźmi. I wszyscy będą próbowali wam powiedzieć, że się mylicie. Że to nie tak, a to nieprawda. Jesteście w dobrym miejscu. I musicie wiedzieć, że tam nie jesteście sami, bo mówię, to słowo samotność jest o tyle niedoskonałe, że zawsze tam będziecie w miejscu z Bogiem. W wielu przypadkach zaobserwowałem to sam też w swoim życiu, że próbowałem zrzucać pewnego rodzaju ciężar w ogóle swojej wiary i swojego chodzenia z Bogiem. Na przykład podzieliłem się z kimś tym, że na przykład jestem chory, w ogóle wyklepałem coś. Dlaczego? Bo myślałem, że będzie mi lżej. Podzielę się tym ciężarem, tym nazwijmy to brzemieniem swoim z drugą osobą, że będzie lżej. Nie jest lżej. To głupota jest. Jeżeli wierzysz o swoje zdrowie, jeżeli wierzysz o rzeczy, nie zrzucaj tego na drugiego człowieka, bo to nie działa. Tak, są mechanizmy, gdzie dwóch lub trzech jest, zgadzają się w modlitwie, te rzeczy działają, ale nie chodzi o to, żeby klepać po prostu bezsensownie rzeczy. Wiele rzeczy też nie możecie powiedzieć ludziom. Jak ostatnio czytałem o Jezusie, Jezus nosił pewnego rodzaju samotność też w sobie. On powiedział do nich tak, nie mogę wam powiedzieć wielu rzeczy, bo jak mam mówić wam o niebiańskich rzeczach, jak wy ziemskich nie rozumiecie? Fajnie by było, gdyby wiele tajemnic tak naprawdę nam objawił, ale oni nie byli na pewne rzeczy gotowi. Jezus nie przedstawił im w 100% w ogóle planu, co przyniesie im w ogóle pójście za Jezusem. Tam jest wzmianka. Jezus powiedział, że będą was wykluczali z synagog, będą was próbowali mordować, ale Jezus nie powiedział im, że w ogóle oddacie za to życie. Finalnie, naprawdę zarżną was, będą was kroili, będą was wieszali, bo ich psychiki by nie zniosły. Musiał przyjść Duch Święty, żeby w ogóle oni przestali być samotni. Dlatego Jezus nie mógł im pewnych rzeczy powiedzieć. To, co to oznacza? Że wiele rzeczy my też nie możemy powiedzieć drugiemu człowiekowi, jeżeli ten człowiek nie jest gotowy. Mamy jakąś informację proroczą, Ewa doskonale tego naucza. Nie możemy tego wyklepać drugiemu człowiekowi, bo jego po prostu to zgniecie. W czym jesteśmy sami? W pokucie. Jeżeli człowiek jest w błędzie, powinien odbyć tak zwaną pokutę. Odwrócić się od rzeczy, które do tej pory robił. Nikt za nas tego nie zrobi. Gdzie jesteśmy samotni? W komorze. Jeżeli ktoś myśli, że będzie mógł zaprosić, nie wiem, jedną, drugą, trzecią osobę do komory i że będzie radośnie i fajnie, że to w ogóle poszerzy nas, to błąd. W komorze jesteśmy samotni. Samotni bardzo często jesteśmy w objawieniach. Nie wiem jak wy, ale też tego doświadczałem, że miałem jakieś objawienie i teraz dużo osób mówiło mi, z którymi rozmawiałem, że to nie tak, że przedstawiało mi wszystkie rzeczy, że to się na przykład nie uda. Ale ja miałem objawienie i byłem zobowiązany sam do uniesienia tego objawienia. Sam z Bogiem. W pewien sposób samotni jesteśmy w walce z diabłem. Wiele osób chciało też, żeby można było
do walki. Mówię o naszym życiu osobistym, żeby ktoś tą walkę stoczył za nas. Jasne, robimy rzeczy jako Kościół, robimy rzeczy jako wstawiennicy, spotykamy się na grupach, ale wiele rzeczy, które przychodzi do naszego życia, sorry, ale tam nikogo nie ma. Ja pamiętam, moim mocarzem w życiu to był lęk. Nie wiem jak waszym, ale moim mocarzem był lęk. I jak wiedziałem, że moją osobistą sprawą jest sprzeciwiać się jemu, a przychodził do mnie z częstotliwością co 5 minut i mówił, że mi się nie uda, mówił mi, że jestem nikim i przychodził co 5 minut. Sorry, nikogo oprócz mnie tam nie było w tym miejscu. Byłem samotny. Ja i Duch Święty, który we mnie zamieszkał, toczyłem walkę. Nas nie było wtedy wiele i nikt nie był w stanie mi pomóc. Jasne, kiedy trzeba było, była dość duża presja tak naprawdę, ludzie też pomagali, bo po to jest Kościół. Pamiętam, dzwoniłem do Norbiego, że coś tam po prostu dzieje, ale nikt za mnie tej walki nie stoczył. Ja musiałem to zrobić. Dlatego jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że są rzeczy, które należą do zrobienia przez nas. Żyjemy w czasach ostatecznych. Artur ostatnio powiedział taką ciekawą rzecz, że co uważam, że jest to bardzo dobrym obrazem. Ludzie zaczynają żyć na emocjach i jest czas, kiedy te stany emocjonalne są najważniejszą historią, najważniejszą. Więc dlatego ludzie są w stanie przeżywać samotność. Czy kiedyś rozważaliście sobie, jak było kiedyś? Kiedyś było mniej ludzi, nie było telefonów. Jak dobrze ktoś miał konia, to było okej. Okay. Ludzie ze sobą nie przebywali tak jak dzisiaj, bo odległości były różne i ludzie nie byli samotni. Nie mieli z tym aż takiego dużego problemu. Tak, nie mieli Boga, bez dwóch zdań. Ale nie tworzyli sobie chorych myśli w głowie, że druga osoba jest im potrzebna do bycia szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj zostało to tak powyginane, że wszystko jest sprowadzone do przeżywania. Muszę przeżywać, muszę być stymulowany, nie mogę sam ze sobą posiedzieć, bo w ogóle mam natłoki myśli. To jest w ogóle zmora dzisiejszych czasów. Co jest moją jakby ideą dzisiejszego głoszenia, że żebyśmy, jeżeli są elementy w życiu człowieka, które w pewien sposób popychają go do myślenia o jakiejś formie samotności, to żebyśmy te rzeczy wyeliminowali. Dlatego, że nadchodzi nowy czas i to, co się modliliśmy i było proroczo pokazane, że nie możemy być jak dziurawy worek, że nam też rzeczy przeciekają, nie mogą nam te rzeczy przeciekać. Nie mogą w nas funkcjonować formy samotności, bo mamy od tego Kościół, więc w wielu rzeczach Kościół nam pomoże. W wielu rzeczach będziemy musieli niestety zastosować tą samotne niesienie jakiejś sprawy, wiary, uzdrowienia, ale nie można pozwolić sobie, żeby diabeł wkładał myśli w nas, że te myśli są błędne. Pamięta taką rzecz, jaka jest forma zniszczenia myśli. Jak bardzo druzgocząca jest myśl. Uwolniłem kiedyś, lata wstecz, niedługo po moim nawróceniu, uwolniłem człowieka od nałogu alkoholowego. Uwalniałem go od demonów. I on był w szoku w ogóle, że przestał pić. Był w szoku. W ogóle był, mówi, nie rozumiem tego, co się wydarzyło. Ja też nie rozumiałem. To byłem świeżo nawróconym człowiekiem. I on mówi, wódka mi nie smakuje, piwo mi nie smakuje, nic mi nie smakuje. Mówi, nie rozumiem tego. W ogóle jestem ci wdzięczny, bo 15 lat swojego życia przechlałem. Przechlałem małżeństwo, przechlałem limuzyny, przechlałem firmę. Mówi, nie rozumiem tego, co się wydarzyło. Ale co go załatwiło? A chodził dłuższy okres czasu w swojej wolności. Załatwiła go jedna myśl. Pomyślał sobie, jak to jest, żeby tak nie pić do końca życia? I ta myśl z powrotem przyprowadziła go do miejsca, z którego wyszedł. Pozwolił sobie rozważyć myśl. Dlatego chciałbym, żebyście nie rozważali myśli, które są fałszywe, zwodnicze i śmiertelne.
myśli o tym, że jesteście sami, myśli o tym, że jesteście niezrozumiali, że Bóg wam nie pomoże. On nigdy z nas się nigdzie nie wybierze, więc zawsze do końca naszych dni będziemy z Nim zjednoczeni. I w każdych najtrudniejszych sprawach będzie nam ku pomocy, dlatego że to jest parakletos, to jest nasz pocieszyciel w każdej rzeczy. Jezus w ogóle powiedział taką rzecz, już tak na koniec, że nazywa nas przyjaciółmi, nie sługami. Przyjaciel to ktoś bliski. Ze sługą można rozmawiać albo i nie, ale nie z przyjacielem. On zmienił w ogóle podejście w pewien sposób Boga do drugiego, do człowieka. Ktoś, kto w nas zamieszkał, jest naszym przyjacielem. Najlepszą wersją przyjaciela. Możemy po ludzku rozumieć sobie przyjaźnie jak chcemy. Czasami w patologiczny sposób, czasami poprawnym. Ale on powiedział, jesteście moimi przyjaciółmi. Jestem z wami zjednoczony, złączony. Nigdzie się nie wybiorę i tam, gdzie postawicie swoją nogę, ja stawiam nogę. To zaczęło też budować moje życie, że tam, gdzie stawiam stopę, tam stawia Bóg stopę. Byliście na lotnisku. Tam Bóg postawił stopę, bo wy byliście. Mnie takie rzeczy zaczęły budować, że my jesteśmy zjednoczeni z Bogiem i sam Bóg na lotnisko Chopina nie pójdzie. Pójdzie na przykład z Julitą i całą resztą. Chciałbym, abyście rozprawiali się z tymi siłami, które mogą was stymulować do rozważania samotności w nieboży sposób. Tą samotność, którą macie mieć, to rozważajcie. Samotność w wierze, w pokucie, w komorze. To jest Boża rzecz. Ale resztę tępcie jak psy. Jeżeli potrzebujecie odsłuchać jeszcze raz, może jakieś siły, które demoniczne, które rozpoznajecie, które stymulują wasze błędne podejście do zjawiska samotności w Kościele, to eliminujcie to. Amen.